dokładnie. Jest niebezpiecznie, można wypaść. A tam jest, zobacz co. Atrakcje są wypisane. Można. Tutaj kotwica jest. O. W filmie lecę do Kalina. Na śniadanko trzeba iść, bo tutaj nie ma śniadania. My się tak wietrzymy. Jedno okno w całym hotelu jest otwarte. Na 11. Tak, bo 18 pięter jest. Wypadek. Dziewczyna na hulajnodze. Przewróciła się, samochód uderzył. Ale ja się wcale nie dziwię, bo wczoraj tym autobusem to chyba oszalał ze 150 na godzinę. Ja się bałam, aż w autobusie miejskim. Tam na budynku jest 8:59, czyli godzinę później niż w Polsce i 10 stopni. A tu mam piękne kwiaty. A teraz luksus, stary tramwaj. Smakuje fajnie w McDonald's. Zapraszam na dworzec w Helsinkach. Będzie film ze środka, ale ładnie, naprawdę. Jestem zachwycona. Nie widziałam takich pociągów ładnych w środku i wagony gastronomiczne są w tym piętrowym. Takie w ogóle są dla rodzin, tak jak Pendolino, coś takiego. Ja sobie siadam tylko na takich ławeczkach, takich jak takie pałacowe, coś takiego, wygodne, tylko trochę mokra po deszczu. Ale fajne miejsce, tutaj jestem przy porcie, statki są, jest tam dalej prom, który płynie gdzieś pewnie albo do Szwecji, albo gdzieś tam do Estonii na pewno, albo do Polski nawet. Do tej katedry, to jest Sobór Uspieński, pójdę. Chodźmy, zobaczymy, jakie w ogóle są towary. A, 8 euro żurawina, 6 euro malinki, 5 euro truskawka. Czyli ceny tak jak u nas w złotówkach, a tutaj w euro. Litr borówki 12 euro. Dobre takie, dobre owoce, jabłka 6 euro. O, jeszcze tutaj coś jest na ciepło, a takie bułeczki różne. O, to pachnie jak takie placki smażone, coś takiego to. Można ze statku kupić sobie prosto kawę, różne wina. Co tu mamy? Ryby. Świeże ryby prosto ze statku. Olga zaprasza na kawkę. Gdzie się zamawia tą kawkę? O, tam. Na statku można się napić kawki. Ale taki zapach tego statku taki. To gdzie rejs? Świeże ryby. O, jakie kanapeczki fajne.
Niin. Minkäslaista laitetaan roilma? Spupowam. No to jest dobre. Taki chlebek. Tak jak w Polsce pumpernickel się nazywa. Tak, hala od 8 do 18 czynna. Idziemy zobaczyć, co w hali jest. Jedzenie. Pachnie jak w Ikei. Cynamonem i kawką. O, ładnie. Świątecznie. Finlandia to zawsze mi się tak kojarzy właśnie ze świętami, z Mikołajem, z reniferami. Tutaj mamy jakieś tam jedzonko. Można sobie kupić takie warzywka, takie różne kawy, przyprawy, ryby, mięsa, wędliny. Dużo kawiarni jest, bardzo dużo. Konserwy po 6,5 euro. Puszka ryby kosztuje 10 euro. 8 euro, 15 euro, różne są ceny. Tutaj mamy ryby 42 euro kilogram i 59 euro kilogram. A tutaj mamy rogi renifera. Fajne kanapeczki można kupić z łososiem 6 euro, z krewetkami, jakieś jeszcze inne, dużo sałatki różne, fajne. 6 euro każda kanapka. Można wejść na górę, widoki podziwiać. So you have the metal ones, those are very, very strong. They don't break. Very strong. Full. Przy tutaj właśnie porcie jest Stena Line, tam też jest fajnie napis taki Helsinki. Tutaj to koło jest, Diabelski Młyn, Sobór Uspieński, tutaj właśnie idę. A później wracam się bardziej do miasta, może tu nabrzeżem jakoś pójdę, bo jeszcze tam coś będzie. Jeszcze parę jest miejsc, katedra jest. No i tam na miasto się wrócę. Na pewno jeszcze pójdę na kawkę, no bo tutaj tyle kawiarni jest. Ja nie widziałam tyle kawiarni na świecie, co tutaj. To co chwilkę jest kawiarnia. Sobór Uspieński. W Helsinkach, proszę. Z dołu. Kopuły piękne. A to jest w ogóle rosyjski sobór, o, chciałam powiedzieć. Dlatego podoba mi się. Najbardziej orientacyjny punkt w Helsinkach, czyli właśnie katedra Uspiańskiego. Tak jak chyba u nas Pałac Kultury, umawiamy się pod Pałacem Kultury, a w Helsinkach to wydaje mi się, że tutaj, bo to jest taki na wzgórzu najbardziej widoczny punkt. Idziemy do kolejnego miejsca, nie wiem, trzeciego, czwartego. Ślicznie. Tutaj też właśnie polecają to miejsce, Plac Senacki, z pomnikiem i z katedrą biała, z takimi zielonymi kopułami. Idę na schody, tam na górę i zobaczymy, jak z góry widać, jakie są widoki. A tak, pogoda jest super, bo w Helsinkach jest jakieś 15 stopni dzisiaj. Na zwiedzanie jest super, nie wieje wiatr i jest naprawdę fajny dzień do zwiedzania. I wchodzę, schodzę, nachodzę się,
zrobiłam 10 km po mieście, więc trochę przeszłam, ale widoki piękne są. Ja bardzo lubię portowe miasta i zachwycające są i Ryga. Wejdźcie na filmy z Rygi. Ryga jest piękna i Helsinki też. A później lecę do Tallina i do Sztokholmu, więc śledźcie filmy. Fajne zdjęcia wychodzą z góry na cały plac. Piękne te tramwaje zielono-żółte podobają. Jestem w kolejnym miejscu, Kallio, tak się nazywa taka dzielnica, taka spokojna, w której mam hotel i wchodzę do hali. Dzień dobry, co tam słychać? Jest coś fajnego? Restauracja, o kawiarnia, a może na kawkę, bo kawę tutaj się dużo pije, zauważyłam. Piękne stragany, tylko zauważyłam, że takie bardzo, bardzo malutkie jabłuszka tu są i drogie. Różne kanapki albo sałatki rybne, większość rybne. To jest telefon do renifera. Halo? Kebaba z renifera poproszę. Maczki, tu są magnesy. Po 5 euro magnes. Kawka. Ja wiem, że ty żałujesz. Ty żałujesz jak nie wiem. Dzięki. Dobrze. Tak mi się chciało tej kawy pić. No. I co? Tylko na jeden łyk. Ja to ci postawię obiad taki. Taki. Muminki. Kiedyś oglądałam tą bajkę. Tutaj jest. Zobacz. Idę zobaczyć kolejne miejsce w Helsinkach. Ta była ta hala taka, o. No to tu było. A tam była restauracja na końcu. Ale ja mam swoją upatrzoną restaurację, więc idę do innej. A tak wygląda ulica, taka przypadkowa. Ty. O, teraz też są stare te tramwaje takie. Już wcześniej nagrywałam. Masz fajny taki tramwaj. No, miałam się przejechać, nie wiem czy zdążę jeszcze się przejechać. Tutaj wszystko jest 24 godziny czynne. Nawet McDonald's. Bo jak będę miała wylot z rana, to można sobie iść o 5, o 6 rano do McDonalda na kawę. Markety są bardzo dużo, bo pamiętam, że w którym to mieście było? W Armenii. To nie było sklepów w ogóle. A tutaj jest sklep na sklepie. No jest naprawdę w ogóle miasto czyste. Na wysokim poziomie uważam. Tylko dużo jest w budowie. Fajne tramwaje, dużo autobusów. Skomunikowane miasto bardzo. No i co najważniejsze, że z lotniska naprawdę późno jeżdżą autobusy. Na przykład w Warszawie zaczynają jeździć nocne, a tam tutaj jeszcze jeżdżą normalnie autobusy dzienne, takie linie. Wchodzę do metra. Zobacz, jak jest w środku. Nie ma bramek. O, nowoczesność. Spróbuję wam pokazać metro. Tutaj się nie płaci za wejście, tylko za przejazd, więc zobaczymy jak to wygląda w Finlandii. Tak wygląda zjazd do metra. A tak wyglądają pociągi metra. A teraz poczekam na pociąg. A wyświetlacze jak na dworcu.
kolejowym. Takie same. M1. Jak na Młociny z Kabat. Takie metro ma Finlandia, Helsinki. Właśnie. Ładny zachód, ale dobra, nie zmieniam, bo wiem, co kupiłam. To jest pierożek karelski. Ja chciałam to spróbować, bo takie ładne to jest, prawda? Ładne to jest? Gdzieś w internecie czytałam, że ludzie specjalnie przypływają do Helsinek, żeby to zjeść. To jest dobre. To do kawy się nie nadaje, bym powiedziała, bo ja lubię kawę z czymś słodkim gdzieś. Jak ktoś lubi tak bez smaku, to tak, bo to nie jest słone ani słodkie. Ale to jest dobre, naprawdę. I to mi smakuje, bo ja lubię takie właśnie rzeczy. I co dalej? Zachód słońca. Helsinki. Idą spać. I kawę jeszcze się napiję. I jutro wylot do Tallina. Więc Helsinki super. Spędziłam dzień w mieście. Filmy są. I to chyba na tyle. Fajnie.